dzisiejszym wydaniu kroniki proponujemy. Rada Miejska podjęła uchwałę uchylającą decyzję o powołaniu pełnomocnika MAO. Zwołano na wniosek burmistrza nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Końskich z przesuniętym terminem odbycia obrad. Nie zawierała w sobie nic nadzwyczajnego, co miałoby uzasadniać taki właśnie tryb postępowania. Tym bardziej, że proponowany porządek obrad zawierał aż 11 projektów uchwał. W sesji wzięło udział 14 na 21 radnych. Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie, a wśród nich także i ta, która uchyliła uchwałę z 2008 roku w sprawie powołania Krzysztofa Obratańskiego na pełnomocnika MAO do spraw realizacji projektu. Panie burmistrzu, przed chwilą zakończyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Końskich, na którą aż przygotował pan, czyli urząd, chyba 11 uchwał, jeśli dobrze pamiętam. W tym była uchwała dotycząca... No można chyba to tak powiedzieć, odwołania z funkcji pełnomocnika MAO byłego burmistrza pana Krzysztofa Obratańskiego. Wreszcie ten problem został rozwiązany, ponieważ to był problem, który interesował sporą część mieszkańców naszego miasta. Nie tylko problem przyłącza, o których będziemy również dzisiaj rozmawiali, ale także i problem dotyczący pełnomocnika, ponieważ panowie ci wystosowali pisma, pan otrzymał je do wiadomości, że zagrożony jest projekt, ponieważ nie ma nadzoru. Jakby pan to skomentował? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No jestem troszeczkę zażenowany zarówno pismem pana Krzysztofa Obratańskiego, jak i pana Tomasza Szatkowskiego. W związku z tym, że to oni do dnia 5 sierpnia, a chodzi przede wszystkim o pana Krzysztofa Obratańskiego, pełnił funkcję pełnomocnika do spraw realizacji projektu, tak zwany MAO. Więc jeśli w piśmie napisał, a z tego co wiem, pan redaktor to pismo pokazał internautom, wynika, że funkcja ta nie jest sprawowana. Więc chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że no tak naprawdę to pan Krzysztof Obratański napisał pismo mówiące o tym, że nie wykonuje on sam swoich obowiązków. I za chwilę, panie redaktorze, pokażę dokumenty w tej sprawie. Bardzo bym chciał, żeby wszyscy to zobaczyli. Pismo pana burmistrza Obratańskiego, w którym pisze, po pierwsze, brak MAO, co jest zupełną nieprawdą. W 2009 roku, 12 lutego, została podjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w której to uchwale, w paragrafie pierwszym, cytuję, powołuje się Krzysztofa Obratańskiego na pełnomocnika do spraw realizacji projektu z Funduszu Spójności współfinansowanego przez Unię Europejską pod nazwą Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie. Z tej funkcji nikt do dnia 5 sierpnia pana Krzysztofa Obratańskiego nie odwołał, jak również sam nie złożył rezygnacji. A chciałbym powiedzieć państwu, że biorąc pod uwagę załącznik do tej uchwały, pełnomocnik przyjął na siebie określone obowiązki, czyli on w pełni sprawuje nadzór i odpowiada za realizację projektu i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektu, a w szczególności za odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne projektem oraz monitorowanie jego realizacji. Więc jeśli pan Krzysztof Obratański pisze, że projekt jest zagrożony, a tak z tego pisma wynika, że się obawia tego, więc ja pytam, dlaczego nie sprawuje swojej funkcji albo nie sprawował swojej funkcji, którą to przyjął w sposób należyty, jeśli tak naprawdę mu zależy na dobrej realizacji tego projektu, to powinien tą funkcję wykonywać, chyba że na czym innym mu zależy, a z tego widzę, z jego pisma tego i poprzedniego wynika, że tak naprawdę to chodzi mu o wprowadzenie zamieszania, bo z mojej strony, jak i ze strony władz miasta, i władz PWiK-u, byłych i obecnych, nic nie stało na przeszkodzie, ani ja nie wprowadziłem żadnego zakazu, ani nie odwołałem go do 5 sierpnia spełnienia tej funkcji, mógł ją w sposób należyty i sumienny wykonywać i powinien tą funkcję wykonywać zgodnie z tym, co na siebie przyjął.
I dopiero po tym piśmie, które wpłynęło do mnie 29 lipca, podjąłem natychmiastową decyzję o skierowaniu na egzamin pana Dariusza Jędrzejczyka, który ten egzamin zdał i 5 sierpnia uchwałą odwołałem pana Krzysztofa Obratańskiego z funkcji MAO, a powołałem pana Dariusza Jędrzejczyka. Tak, panie burmistrzu, ale patrząc z punktu widzenia pana Krzysztofa Obratańskiego, mnie się wydaje, że on przyjął taki tok rozumowania, że jeśli nie jest już burmistrzem, pan Szatkowski nie jest już prezesem przedsiębiorstwa, to jaki oni mają wpływ na realizację projektu? Czyli czy mogą wydawać decyzje w tej sprawie? Czy mogą skutecznie kontrolować realizację tego projektu? I ja myślę, że to być może z tego to wynikało, że oni uważali, że po tych zmianach, które nastąpiły zarówno na urzędzie burmistrza, jak i prezesa przedsiębiorstwa, oni nie byliby skuteczni. Panie redaktorze, funkcja burmistrza to nie jest funkcja MAO. Pełnomocnik do spraw realizacji projektu może być osobą z zewnątrz. Nie musi to być burmistrz. Może to być osoba, która zdała określony egzamin w ministerstwie i została w sposób prawny umocowana, a obaj panowie zostali w sposób prawny umocowani i nic nie stało na przeszkodzie, żeby tą funkcję pełnili. Więc to uzasadnienie jest zupełnie błędne, no chyba, że ktoś utożsamia bycie burmistrzem z funkcją MAO, no ale to też błędnie utożsamia, bo to są dwie rozdzielne funkcje, które ze sobą nie mają związku. Jak również funkcja prezesa i funkcja zastępcy MAO. Też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan Tomasz Szatkowski, który jest jednocześnie pracownikiem spółki, pełnił nadal funkcję zastępcy MAO. No chyba, że nie chce jej pełnić albo źle ją wypełnia, ale ja coraz bardziej jestem przekonany do prawidłowości mojego toku rozumowania, że tak naprawdę to, że projekt ma jakieś zawirowania od momentu zmiany na stanowisku burmistrza miasta i gminy Końskie, to jest niewłaściwe sprawowanie funkcji przez byłego prezesa pana Tomasza Szatkowskiego i brak nadzoru przez MAO, czyli pana Krzysztofa Obratańskiego, bo nic nie stało na przeszkodzie, żeby tą funkcję w sposób prawidłowy wykonywali. Pana Szatkowskiego powołało Zgromadzenie Wspólników, czyli burmistrz. Pan ma również taką możliwość, pan ma możliwość także odwołania pełnomocnika. To w związku z tym, jakie będą dalsze losy zastępcy pełnomocnika? Czy pan już ma jakąś koncepcję w tej sprawie? Czy będzie dwóch, czyli pełnomocnik i zastępca, tak to jest w tej chwili, czy będzie tylko jedna osoba odpowiedzialna za realizację i nadzór nad projektem? Panie redaktorze, zawsze są potrzebne dwie osoby. Są przypadki losowe, które czasem uniemożliwiają wykonywanie funkcji w danym czasie, więc musi być MAO i musi być zastępca MAO. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan Tomasz Szatkowski nadal sprawował tą funkcję zastępcy i z mojej strony, jeśli będzie ją wykonywał w sposób prawidłowy, nie istnieje żadna konieczność zmiany. Natomiast no, jeśli będę miał powody do tego, żeby na funkcji zastępcy dokonać takiej zmiany, to tej zmiany dokonam, tak jak w przypadku pana Obratańskiego. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby pełnił swoją funkcję MAO, jeśli chciał to robić w sposób prawidłowy, rzetelny i dobry. Natomiast w momencie, kiedy wpływa do mnie pismo, z którego wynika, że no tego nadzoru brak, czyli jednocześnie pan Obratański przyznaje się do tego, że nie wykonuje swojej funkcji, no to mnie nic innego nie pozostaje, jak odwołanie go z tej funkcji i powołanie innej osoby, która rzetelnie będzie podchodzić do wykonywania swoich obowiązków. Kiedy 3 tygodnie temu w rozmowie z panem prezesem przedsiębiorstwa, panem Jędrzejczykiem, pytałem go, co z problemem przyłączy i kiedy wreszcie mieszkańcy dowiedzą się, jakie koszty będą ponosili, powiedział, że jeszcze nie jest mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w tej chwili się wspólnie z Radą Nadzorczą i z panem burmistrzem zastanawia nad tym problemem. Niedługo ten problem zostanie rozwiązany, z panem przekonsultowany i wtedy uzyskam odpowiedź. Minęło 3 tygodnie od tej rozmowy z panem prezesem i nadal ani ja, ani mieszkańcy nie mają konkretnej odpowiedzi na ten temat. Odbyło się również w ubiegłym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa i podobno na tym posiedzeniu pan burmistrz powiedział, że, nie cytuję dosłownie oczywiście, bo nie byłem tam i nie nagrywaliśmy tego posiedzenia, ale takie informacje do mnie nieoficjalne dotarły, że pan powiedział na tym posiedzeniu, że pana to nie interesuje, problem ma rozwiązać przedsiębiorstwo.
ministerstwo, więc jak to jest z tym problemem i z tymi kosztami? Kiedy wreszcie mieszkańcy konkretnie dowiedzą się, ile mają za te przyłącza zapłacić? Panie redaktorze, dowiedzą się do końca tego miesiąca. To jest pierwsza konkretna odpowiedź na to pytanie. Natomiast co do kwoty, to też do końca miesiąca taką kwotę podamy. Natomiast mogę powiedzieć, że na pewno zrobimy wszystko, żeby ta kwota, o której mówimy, była jak najniższa, biorąc pod uwagę troskę o to, że każde nasze gospodarstwo domowe jest obciążone wieloma opłatami. Jednak tu mamy na uwadze wskaźniki, które musimy osiągnąć do 2015 roku, mówiące o tym, o ilości osób przyłączonych do sieci nowej kanalizacji w ramach realizacji tego programu. I ma to być ponad 13 tysięcy osób. 13 tysięcy, z tego co pamiętam, 260 osób musi zostać podłączonych do 2015 roku. I to jest cel do osiągnięcia. I nie ma żadnego zagrożenia, tak jak tutaj niektórzy mówią, że taki cel może zostać nieosiągnięty. Ten cel zostanie osiągnięty, tylko że mieszkańcom musimy przekazywać rzetelną informację, opartą na określonych wyliczeniach, a nie nienawidzi mi się kogoś, kto podaje kwoty z głowy, bez żadnej podstawy, bez żadnego wyliczenia. I tak to miało w przypadku podawania kwoty, o której mówimy, bo jeśli ja zadałem pytanie panu Szatkowskiemu, żeby się ustosunkował do pisma pana Obratańskiego, które mówiło o kwocie około 1500-1600 zł wynikającą z połowy kosztów przyłącza, i pan Szatkowski mi pisze, że taka kwota została wyliczona i w oparciu o wyliczenia, a za chwilę z załącznika, który też podpisuje pan Szatkowski, wynika, że średnia kwota przyłączy, które już są po przetargu, wynosi 3702 zł, czyli połowa to jest 1850 zł, to ja czegoś nie rozumiem. To albo ktoś nie dokonał stosownych wyliczeń wcześniej, podając mieszkańcom nierzetelną informację, albo tak naprawdę nie zna tego projektu i co jest w tym projekcie. Więc nie chciałbym podać takiej nierzetelnej informacji. Wynika to z szczegółowego sprawdzenia i wyliczeń, zarówno pod względem finansowym, jak również pod względem prawnym. I takie informacje mieszkańcom przekażemy do końca tego miesiąca i mam nadzieję, mogę powiedzieć, że jestem pewny, że będą to informacje dla mieszkańców satysfakcjonujące. Czy to będą kwoty zróżnicowane, czy jednakowe dla wszystkich, czyli uśrednione? I czy to będzie decyzja pana, czy podjęta decyzja uchwałą Rady Miejskiej, czy raczej dobrowolność wpłat? Panie redaktorze, biorąc pod uwagę to, że projekt już jest realizowany, PWiK przyjął na siebie zobowiązania wynikające z uwarunkowań prawnych i uchwał Rady Miasta, mówiący o delegowaniu pewnych uprawnień PWiK-owi, jak również w oparciu o to, że kontrakty są już podpisane, więc my nie możemy burzyć pewnej konstrukcji, natomiast chcemy wprowadzić takie rozwiązania, które będą w pełni czytelne dla mieszkańców i jednocześnie będą pokazywać to, że władze miasta, burmistrz, radni, przedsiębiorstwo, które jest powołane do tego, żeby realizować ten program, myśli też nie tylko o osobach, które są w tym projekcie i będą miały rozwiązany problem gospodarki ściekowej, ale myślimy też o innych mieszkańcach, którzy są poza projektem, a którzy też chcieliby na zasadach preferencyjnych albo z dofinansowaniem wybudować sobie takie przyłącze, biorąc pod uwagę, że niektóre domy, niektóre mieszkania powstają już przy tej budowanej nitce, których jeszcze wcześniej w projekcie nie było, ale teraz są już możliwości, żeby jeszcze ich dołączyć do tego. I tutaj musimy przyjąć jak najbardziej sprawiedliwe i mądre rozwiązanie, które pozwoli i tym osobom z projektu, i tym nowym osobom, które się chcą do sieci kanalizacyjnej przyłączyć, czuć, że myślimy o wszystkich, nie tylko o wybranych grupach społecznych.